Dzień dobry, tu Zuzanna Krzysztofik i Paula Markowska ze stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie, to jest nazwa. Witamy na panelu dyskusyjnym na temat rzemiosła. Panel rozpoczyna nasz coroczny warszawski festiwal warsztatów rzemieślniczych, to już 6. edycja, a 3. edycja panelu. Temat tegorocznego panelu to co czyni przedmiot wyjątkowym, czyli proces rzemieślniczy w dobie nadprodukcji. Będziemy rozmawiać o odpowiedzialnej konsumpcji w kontekście rzemiosła. W poprzednich latach zajmowałyśmy się też innymi tematami. Na przykład rozmawialiśmy w ogóle o definicji rzemiosła, o tej nowej generacji rzemieślników, a także tych rzemieślników tradycyjnych. Potem pogłębiałyśmy ten temat, bardziej reflektując nad transferem umiejętności rzemieślniczych, czyli taką relacją mistrz-uczeń. No i gdzieś te dalsze dyskusje powiodły nas do właśnie wyjątkowości przedmiotu i tego procesu rzemieślniczego. W kolejnym roku również odbędzie się panel dyskusyjny i będziemy zgłębiać rzemiosło jako narzędzie terapeutyczne. Połączymy sobie wątki sensoryczne, które daje doświadczenie rzemiosła, więc mam nadzieję, że będzie równie interesująco. I tak jak Zuza wspomniała, to dzisiejsze wydarzenie rozpoczyna Festiwal Warsztatów Rzemieślniczych. W związku z tym w tygodniu będą odbywać się warsztaty integracyjne, a już w weekend, w przyszły weekend, czyli 28-29 września, rozpocznie się ten sztandarowy weekend otwartych pracowni, więc 40 pracowni warszawskich otworzy swoje przestrzenie dla zwiedzających. Poprowadzą też masterclass i warsztaty, a zapisy ruszają o 12 jutro w niedzielę. Natomiast dla uczestników naszego panelu na żywo przewidujemy szybszy dostęp do zapisów na warsztaty. Już teraz oddaję głos prowadzącej. I tak. Kasia Chudyńska-Szuchnik z zaprzyjaźnionego z nami Muzeum Warszawskiej Pragi. Kasiu, przekazuję ci mikrofon. Dzięki. Tak, dzień dobry Państwu, witam w imieniu gospodarzy, współgospodarzy dzisiejszego wydarzenia i w zasadzie też przyczyniamy się jako Muzeum Warszawskiej Pragi do współorganizacji festiwalu. I ja dzisiaj mam przyjemność poprowadzić rozmowę, dyskusję pod tytułem Co czyni przedmiot wyjątkowym? Proces rzemieślniczy w dobie nadprodukcji. Naszymi gośćmi są... Marcelina Zjawińska, organizatorka społeczności, praktyczka partycypacji, edukatorka, badaczka, aktywistka miejska, absolwentka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracowniczka lokalnych organizacji społecznych i instytucji miejskich, a jesteś z nami głównie dlatego, że jesteś prezeską zarządu i założycielką Fundacji Splot Społeczny, która współtworzy inicjatywy Obieg Rzeczy i Obieg Twórczy. Dodam, że jesteśmy tu po sąsiedzku, my jesteśmy dzisiaj na ulicy Targowej, a wy jesteście na ulicy Białostockiej. Dobrze. Kolejny nasz gość to Przemysław Pawlak. Właśnie zapraszam do wzięcia mikrofonu, będzie nam się lepiej dyskutować. Absolwent Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku projektowanie graficzne. Przez większość swojej blisko 20-letniej kariery związany był z branżą reklamową i brandingiem. Jako designer i creative director w 2022 roku razem z Laurą Nowak-Gocławską założył One Item. Zgadza się. Zgadza się, dobrze. Te 20 lat, aż dziwnie to brzmi, mając niespełna 41 lat, 20 lat. Ja się powstrzymałam od skomentowania tych 20 lat, ale te 20 lat faktycznie od ukończenia liceum właściwie siedziałem przed komputerem. Dobrze, zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale jeszcze przedstawię Wiktorię Podolec, również projektantkę i rzemieślniczkę, założycielka, współzałożycielka pracowni Tartaruga. Wiktoria przyjechała do nas z Łodzi, w której na co dzień powstają współczesne kilimy, dywany i tkaniny dekoracyjne. Zgadza się, dzień dobry.
Ja się nazywam Katarzyna Chudyńska-Szufnik, jak już byłam przedstawiona, i również w Muzeum Warszawskiej Pragi zajmuję się programem warsztatów i spotkań z rzemieślnikami. Prowadzę pracownię rzemieślniczą, w której mamy różne warsztaty. I na początek naszej rozmowy poprosiłam gości, aby opowiedzieli o sobie przez pryzmat przedmiotu, który wytwarzają, tego jednego, żeby wybrali taki jeden i przynieśli. Więc może zaczniemy od Wiktorii, od ciebie, i żebyś przy okazji opowiedziała coś więcej o waszej pracowni. Jasne. Ja przyniosłam ze sobą jeden z kilimów, który powstał u nas w pracowni. I kilim to jest bardzo specyficzna tkanina, bo to jest właściwie jedyna taka tkanina. Może nie wiem, ktoś się zajmuje tak bardzo teoretycznie tkaniną, może by mnie poprawił, ale mnie się wydaje, że to jest jedyna taka tkanina, której się nie da zrobić, która jest tkaniną użytkową, ale nie da się tego zrobić maszynowo. Ta technika, mimo że jest bardzo prosta, to co ciekawe, przez setki lat, czy właściwie tysiące, bo jest to bardzo dawna technika, no nie została wynaleziona taka maszyna, która by była w stanie to zrobić, mimo że są maszyny, które robią dużo bardziej skomplikowane tkaniny, a ta najprostsza technika tutaj jakby jest jeszcze takim niezdobytym bastionem, można powiedzieć, przez maszyny. Więc to jest takie bardzo ciekawe. Jest to tkanina, która jest jednocześnie użytkowa i dekoracyjna. No w tym momencie większość osób po prostu traktuje to jako dekorację, natomiast dawniej też z tych tkanin, no też można ich używać jako dywanów na podłogę, też dawniej szyło się różne rzeczy z tych tkanin, torby, jakieś inne przedmioty takie domowego użytku, bo jest to tkanina bardzo trwała, bardzo taka długowieczna i w ogóle to jest też taki ciekawy, poza tym, że jest to w ogóle ciekawa technika i ciekawy przedmiot, to sam też taki ładunek to jakby tradycji i taki ładunek też emocjonalny, który idzie za tymi tkaninami, jest niesamowity, bo w ogóle też tak w przeszłych latach, tak tradycyjnie w wielu kulturach właśnie kielimy były tak traktowane jako bardzo takie drogocenne przedmioty, które były na przykład przekazywane z pokolenia na pokolenie, gdzie jako takie wiano na przykład kobiety, czy robiły same, czy dostawały taki kielim, czy nie wiem, na przykład jako prezenty takie dyplomatyczne, czyli to jest taki obiekt, który jest naprawdę... Po pierwsze, że musi być wykonany przez człowieka i po drugie, że właśnie on ma w sobie taki bardzo duży ładunek emocji i też to, że ktoś, kto go robi, bardzo dużo czasu spędza nad tym, bardzo wiele dni, żeby to wykonać. I dwa, że właśnie one są właściwie często niepowtarzalne i tak bardzo, bardzo osobiste mogą być dla tych osób, które już ten kilim mają, więc no to jakoś mnie urzekło też, jak zaczynałam swoją drogę w ogóle z tkactwem i tak na tą technikę właśnie się nastawiłam. Super to, co mówisz, bo ja ostatnio zgłębiam temat mieszkań, tego, jak się mieszkało w tych kamienicach, które tu nas otaczają na warszawskiej Pradze, i okazuje się, że kilimy, jako taka tkanina dekoracyjna ścian, takie wielkopowierzchniowe, można powiedzieć, na całą ścianę, to były bardzo popularne i nie dotyczyło to jakiejś jednej grupy społecznej, ale w zasadzie po prostu taka była moda w dwudziestoleciu międzywojennym i no też miały taką funkcję, że ocieplały to wnętrze dosłownie, więc faktycznie ten kilim chyba stał się trochę zapomniany przez ostatnich kilkadziesiąt lat i wy na pewno macie dużą zasługę w tym, żeby znowu się nim zachwycić. Bardzo dziękuję. Przemku, co ty przyniosłeś dzisiaj do nas? Co wytwarzasz? Ja postanowiłem przynieść jedną rzecz, dosłownie. To jest owoc mojej pracy i Laury, mojej wspólniczki. To jest owoc też pewnej drogi, takiej powiedziałbym osobistej drogi rozwoju. Jak już tutaj wylałem z siebie, że przez blisko 20 lat siedziałem przed komputerem, i faktycznie przez te 20 lat zajmowałem się projektowaniem zarówno opakowań, jak i layoutów tak zwanych reklamowych, czy wymyślałem po prostu kampanie reklamowe z koleżankami i kolegami. Aż w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja po prostu zawracam ludziom głowę i de facto projektuję śmieci, bo
umówmy się, projektowanie opakowań. Te opakowania są sobą przez tydzień, dwa, kiedy stoją na półce, a później po prostu resztę swojego żywota już spędzają jako śmieci. I w związku z tym no, założenie było proste. Stworzyć jedną porządną rzecz. Porządną, rzetelną, uczciwą. Taką, która będzie właśnie miała znamiona ponadczasowej rzeczy, którą można oddawać komuś dalej w spadku, czy mieć przez dłużej niż jeden sezon. No i postanowiliśmy po prostu, ja postanowiłem w związku z tym, że w mojej rodzinie geny krawieckie były od wielu pokoleń, postanowiłem usiąść za maszynę do szycia i stworzyłem właśnie taki plecak, który jest porządnym plecakiem, a przy okazji jest również torbą. To jest uniwersalny przedmiot, który może służyć zarówno jako właśnie plecak w pionie, bądź też jako torba po wyciągnięciu jednej szelki. To tyle. Dobrze, dziękuję. Marcelina, a ty co przyniosłaś do nas? Dziękuję bardzo. Dziękuję też za zaproszenie. Miło mi z Państwem tu być. Ja w odwrotności od Przemka przyniosłam mnóstwo przedmiotów, bo właściwie no właśnie, reprezentuję obieg rzeczy i obieg twórczy. To są dwie takie siostrzane inicjatywy, które zajmują się niemarnowaniem. Obieg rzeczy zbiera niepotrzebne rzeczy i wprowadza je z powrotem w obieg. W związku z tym wszystko, co mam na sobie teraz, widzicie, jest z drugiego obiegu. Ta koszula, która do nas przyszła, widać, że jest szyta ręcznie i przyszła do nas jeszcze ze szpilkami w środku. Ktoś nie dokończył projektu, nie ma guzików ta koszula, ale jest piękna, z pięknego materiału, też ręcznie robiona, unikalna jak najbardziej. I też mam rzeczy z obiegu twórczego, czyli z drugiej siostrzanej inicjatywy, w której z kolei te zebrane rzeczy, które już nie nadają się natychmiast do wprowadzenia w drugi obieg, staramy się twórczo przerobić, przedefiniować i jakoś jeszcze wykorzystać. I z tego działu mam przede wszystkim przepiękne kolczyki, które stworzyła moja wspólniczka Magda. One są z kolorowego plastiku, z opakowań właśnie, wyrzuconych na śmieci. Czyli, no właśnie, wy nie chcieliście, ty nie chciałeś produkować śmieci, my produkujemy z kolei ze śmieci po prostu. To są opakowania po płynach do płukania, zgrzane, sprasowane i przerobione w kolczyki. I mam taki produkt, który prawdopodobnie będziemy wprowadzały już nie tak indywidualnie, że tam te koleżanki zrobimy kolczyki, tylko mamy notatnik, który jest też całkowicie z odzysku, z wyrzuconych kartek, głównie znalezionych na śmietniku, ale też trafiają do nas zeszyty zapisane w połowie, które mają jeszcze dużo kartek do zapisania. I my te kartki wycinamy, trochę zmieniamy ich format i bindujemy w takie całkiem nowe notatniki, które po jednej stronie są zapisane, ale po drugiej stronie można je jeszcze zapisać. I też nawiązując do tej unikatowości, są przeplatane takimi, oprócz pustych stron, to mają na przykład kawałki starych książek, albo mapę, albo kawałki magazynów, stare kartki z poprzednich lat, z kalendarzy. No także nie opowiem, na pewno pokolorowane przez dzieciaki kartki z sali zabaw. Przeglądanie tego notatnika, nawet nie zapisanego jeszcze przez kogoś, już jest przygodą i już jest to ciekawe i już ma to jakąś treść w środku. I to jest to, czym się zajmujemy, czyli odzyskujemy coś, co ktoś uznał za całkowicie niepotrzebne, co ktoś uznał za odpad. My widzimy w tym zasoby i tworzymy z tego nowe rzeczy. Mam jeszcze na głowie gumkę przerobioną ze zniszczonego krawata.
Super, wszystkie te przedmioty są bardzo urzekające, przyznacie Państwo, chciałoby się je mieć. Ja też pokrótce pokażę to, co ja przyniosłam z naszej otwartej pracowni kaletniczej, to co robimy tutaj w muzeum, bazując również na maszynach i narzędziach i surowcach, które otrzymaliśmy od rzemieślników. Tutaj lokalnie ci rzemieślnicy najczęściej już zakończyli swoją działalność, ale nie chcieli swoich maszyn czy narzędzi wyrzucać czy oddawać gdzieś do antykwariatów, tylko właśnie uznali, że muzeum jest tym miejscem takim godnym tych rzeczy. Więc my zamiast pchać te maszyny, narzędzia w gabloty, mamy pracownię rzemieślniczą, w której można po prostu pracować i na przykład powstaje taka dosyć klasyczna, bym powiedziała, obroża dla psa, lub tutaj jest już etui na okulary wykonane według takiego popularnego wzoru dostępnego na anglojęzycznych forach kaletniczych, ale wykonane z włókniny ananasowej o nazwie piniatex, czyli też widać, że te rzemiosła, takie stare jak kaletnictwo, zyskują nowe postacie, nowe wcielenia i nowych pasjonatów, więc też tutaj taki malutki wkład chciałam ze swojej strony. No, żeby to wszystko nas pokierowało w stronę następnego zagadnienia, a w zasadzie, no właśnie, co czyni przedmiot wyjątkowym, to nie jest tylko to, że one są takie dosyć spektakularne, te rzeczy, które wytwarzacie, nie ukrywajmy tego, ale też one są odpowiedzią na pewnego rodzaju wyzwania, jest świat, w którym żyjemy, nie do końca nam się podoba, tak, to wszystko, co się w nim dzieje, jest pewnie z naszego punktu widzenia takim problemem, jest nadprodukcja, czy jakiś rozwój taki, który, no, niesie dla jednych benefity, a dla większości raczej szkody. Więc pytanie, jak poza tym jednym konkretnym przedmiotem, jakie wy widzicie w swojej codziennej działalności sposoby na właśnie na odpowiedzi na te wyzwania, chociażby związane z nadprodukcją. Tutaj patrzę znowu, Wiktoria, na ciebie, bo tak utkwiło mi w głowie, że właśnie wy wprost mówicie o wartościach, jeśli chodzi o waszą pracownię, o wartościach, które wam przyświecają, i wymieniacie środowisko, ludzie, rzemiosło, jakość. Jakbyś mogła opowiedzieć, dlaczego tak i co się kryje? Tak naprawdę to są takie cztery aspekty, o których my myślimy, jak w ogóle od samego początku, jak myślałyśmy w ogóle o tym, żeby założyć markę, żeby założyć pracownię, to myślę, że warto tutaj w ogóle się cofnąć do samego początku, dlaczego w ogóle ta pracownia powstała właściwie, bo raz to było faktycznie to, że ja z Jadzią Lenart, moją wspólniczką i przyjaciółką też ze studiów, my lubiłyśmy obie bardzo pracować ręcznie, tkać ręcznie i coś tam sobie robiłyśmy w tym czasie. Natomiast pracownię jeszcze założyłyśmy na studiach, jak byłyśmy na ostatnim roku studiów. I wtedy już nam ten pomysł kiełkował tak od jakiegoś czasu w głowie, ale przede wszystkim takim impulsem było to, że no już byłyśmy na tym piątym roku studiów, już jakby wiadomo było, że zaraz te studia się kończą, że już będziemy za niedługo szukać jakiejś pracy czy jakiegoś tam, jakichś różnych zajęć swoich. I tak naprawdę kończąc wzornictwo ze specjalizacją w projektowaniu tkanin, już przez te kilka lat gdzieś tam miałyśmy już świadomość, czy tam już powoli zaczynałyśmy widzieć, w jaki sposób działa rynek, w jaki sposób działa w ogóle przemysł tkanin. To też jakby nie było przed nami ukrywane jakoś na studiach, jakie są konsekwencje jakby tej produkcji, tego. Bardzo na przykład ciekawe dla mnie było, pamiętam takie zajęcia, co zapamiętałam ze studiów, humanoekologia tekstyliów, czyli jaki mają wpływ tekstylia na człowieka, na zdrowie, na życie, na środowisko nasze najbliższe. Więc no, tam wnioski nie były zbyt optymistyczne niestety, więc tak naprawdę zaczęło się od tego, że my już jakby wiedząc, że zaraz musimy szukać tej pracy, to po prostu jakby nie chciałyśmy brać w tym udziału, że zostałyśmy wykształcone do tego, ale po prostu widząc, że przemysł tekstylny jest drugim najbardziej jakby szkodzącym naszej całej planecie po przemyśle naftowym, gdzie przemysł tekstylny też jakby korzysta z przemysłu naftowego, bo wszystkie syntetyczne
tkaniny są robione z, po prostu z paliw, więc... No więc w ogóle jakby totalnie nie chciałyśmy być tego częścią i szukałyśmy jakiejś alternatywy dla siebie, bo ja po prostu nie wyobrażam sobie jako osoba, nie wiem, która ma obdarzona wrażliwością, świadomością, nie wyobrażałam sobie, że będę jakby przykładać do tego się. Nawet chociaż wiem, że no jako projektant, który pracuje w jakiejś firmie, to nie jest osoba, która powinna jakby tą odpowiedzialność brać, bo tak naprawdę jest tylko jakimś tam trybikiem. Natomiast ja wiedziałam, żebym z takiej pracy nie wychodziła z czystym sumieniem i nie byłabym w stanie czegoś takiego robić. Dlatego tutaj, jak założyłyśmy tą naszą małą firmę, mamy krosne, które są drewniane, które w ogóle nie są napędzane siłą mięśni, nie potrzebują żadnego paliwa, żadnej energii, żeby je napędzać. Te tkaniny powstają bardzo powoli i są bardzo często właśnie takie unikatowe, ale to też, że mamy wszystkie te tkaniny, robimy u nas na miejscu, to my też jakby mamy całość produkcji u siebie na, jakby u siebie na miejscu, więc mamy kontrolę nad wszystkim. Więc dosłownie ja na przykład wiem, że robiąc taki dywan, ja korzystam i tak z odpadów, na przykład z fabryk dywanów, a te odpady same, które ja generuję, to jest dosłownie no... Dosłownie to jest parę włókien takich, które po prostu jakby wypadają mi w trakcie tkania, to jest po prostu jakby kurz właściwie. Ja w ogóle jestem w stanie zminimalizować te odpady praktycznie do zera, więc to jest dla nas takie ważne. No druga rzecz to też to, że ludzie, nam zależało bardzo, my nie, jest, jakby teraz jesteśmy w pracowni we dwójkę, jeszcze zatrudniamy parę osób, czy tam podlecamy różne rzeczy, czy u siebie w pracowni też mamy dziewczyny, które tkają. I nam zależało, że widząc też, jak ludzie wyceniają rzemiosło, jak w ogóle bardzo niedocenione jest rzemiosło i jak naprawdę wiemy, ile czasu potrzeba, żeby zrobić jakiś przedmiot, to po prostu i przeliczamy to chociażby na te po prostu robocze godziny, no to po prostu rzemieślnicy pracują często poniżej w ogóle jakiejś totalnych limitów najniższych, krajowych i to według mnie jest niedopuszczalne, więc no po prostu nasze rzeczy też są drogie, ale ja nie pozwolę sama, żeby na przykład u mnie ludzie pracowali po prostu i nie dostawali tyle, ile ta praca jest warta, więc to też jest kwestia jakby, że nam zależało, żeby ci ludzie, którzy dookoła tego pracują, jakoś mieli dobre warunki. No i tak, więc to po prostu jakoś wszystko się tak składa, to nawet nie jest jakaś taka kalkulacja, to nie jest jakieś takie wyrachowanie biznesowe, po prostu ja sama jako osoba, która ma ten biznes, no to nie wyobrażam sobie, żebym miała to robić inaczej niż po prostu tak jakby świadomie i minimalizować jakiś mój wpływ na, nie wiem, rzeczy związane właśnie ze środowiskiem, z moim najbliższym otoczeniem, z ludźmi, którzy ze mną pracują. To brzmi dosyć szczerze. Ja muszę przyznać, że nie mam tu żadnego dysonansu. Jak ciebie słucham, czy wchodzę na stronę, nie wydaje mi się to w żaden sposób naciągane. A czasami, jak się patrzę na różnego rodzaju produkty, które wydają nam się rzemieślnicze, to już tam nie do końca jest ta nuta taka oczywista. No właśnie, a u... Przepraszam, że tak po szkolnemu was z kolejności, ale jakoś tak wychodzi, proszę państwa. Może później wprowadzimy trochę chaosu. Ale właśnie Przemku, u ciebie natknęłam się też na taką fajną etykietę, którą po polsku zacytuję, mniej złych rzeczy. Mniej złych rzeczy, czyli ta jedna rzecz, mniej złych rzeczy, tak? Taka kontra trochę. To są mniej złe dobra, bo my wytwarzamy dobra. Tak. No my generalnie, ja jak pracowałem właśnie, czy to w reklamie, czy w tym brandingu, w designie, miałem bardzo często do czynienia z korporacyjnymi klientami, których imperatywem był wzrost i ten wzrost 10% jakby rok do roku napędzał właściwie całą tą maszynkę marketingową. Te innowacje, które gdzieś tam pojawiają się wśród produktów masowych, no to jest przede wszystkim coś, co ma zapewnić wpływ coraz większych środków do kasy tychże podmiotów, a niekoniecznie uczynić nasze życia lepszymi, czy w jakiś sposób nas bogatszymi. Jednocześnie cały czas pracuje maszyna, która ma na celu ukoić nasze sumienia. Z jednej strony mówi się nam konsumuj,
kupuj więcej, nowy model, ten jest lepszy, bo ten stary nie miał czegoś, a ten ma to coś. A co to jest, to już ty się lepiej nie interesuj człowieku, bo to jest taka technologiczna po prostu perełka, że wyjku. W każdym razie z jednej strony właśnie mówi się nam kupujcie, konsumujcie, a z drugiej strony ale spokojnie, spokojnie, bo to jest teraz z recyklingu, albo to jest teraz nadające się do recyklingu. No bo ostatnio nawet natknąłem się na taki tekst na opakowaniu jednego z płynów do mycia chyba, nie wiem, wanien czy innych takich rzeczy w łazience. Było tam napisane, że to opakowanie jest z recyklingu, po czym z tyłu na etykiecie przeczytałem, że ono jeszcze nie jest, ale już pracujemy nad tym, żeby było. Czyli tak wyglądała ta rzeczywistość, w której ja się przez długi czas obracałem i trochę, no właśnie, to sumienie gryzło. I myśmy po prostu stwierdzili, że okej, nie ma czegoś takiego jak cudowne remedium na uratowanie planety w postaci, wiecie, jakiegoś niesamowitego surowca, który, nie wiem, nie wykorzystuje paliw kopalnych, czy nie wykorzystuje energii w ogóle, jest wzięty z powietrza. Nie ma czegoś takiego. Wszystko, co robimy, w jakiś sposób szkodzi planecie, czy nam. Tak? To wynika z tego, że po prostu my generujemy samym już swoim byciem na Ziemi, już jesteśmy obciążeniem. I doszliśmy do wniosku, że nie ma czegoś takiego jak dobra przedsiębiorczość w rozumieniu właśnie dobra produkcja. Może być co najwyżej mniej zła. Czyli wyszliśmy z założenia, żeby było mniej gorzej. Starajmy się po prostu możliwie jak najbardziej świadomie, ze świadomością, z takim, to jest takie, kiedyś było modne, teraz już się tak nie mówi, taki mindful, że bądźmy po prostu świadomi tego, co robimy, no i starajmy się po prostu robić to rozsądnie z głową. I co? I myśmy właśnie podeszli do tematu w ten sposób. Dodatkowo jeszcze mamy też na stronie, u nas gdzieś tam się pojawia, w naszej każdej torbie jest wszyta taka metka z taką drugą maksymą, która też nam przyświeca. Ona brzmi w oryginale you don't need plenty to have it all, czyli nie musisz mieć wiele, żeby mieć wszystko. I założyliśmy, że to jest coś, co trzeba krzewić, co trzeba mówić ludziom. Wcale nie musisz nowych produktów kupować, wcale nie musisz mieć wiele tych rzeczy w szafie. Wystarczy, że masz jedną porządną rzecz i masz wszystko, co ci potrzeba. I to jest nasza, powiedzmy sobie, nasz wkład, nasza kontrybucja, powiedzmy sobie, w tym świecie i rzemieślniczym, aczkolwiek my nie chcemy, ja wyobrażam sobie, że w naszym środowisku, w sensie w zglobalizowanym teraz internetowym społeczeństwie nie ma czegoś takiego jak produkt rzemieślniczy, produkt masowy, sztuka użytkowa, czy jakiś tam, powiedzmy sobie, mainstream. Mamy dostęp do wszystkiego, możemy sobie kupić wszystko na równych prawach. Niekoniecznie musimy teraz rozgraniczać te dwa byty, aczkolwiek wiadomo, że rzemieślnicze produkty powstają w zupełnie innych warunkach, z zupełnie innym odbiciem na środowisko. Jasne. Marcelina, to powiedz nam, jak to jest? Są firmy, które dzięki takiej działalności jak wasza próbują sumienia nasze konsumenckie uspokoić? Jak to wygląda? Bo wy przerabiacie odpady, tak? Robicie z nich nowe rzeczy, no ale skąd te odpady się biorą? Tak, producentami odpadów jesteśmy wszyscy. A im większy podmiot, tym więcej odpadów. Zaryzykuje się o takie stwierdzenie, że tym więcej odpadów produkuje, więc firmy zdecydowanie tych odpadów produkują najwięcej i też staramy się wdrożyć takie praktyki, żeby znowu zobaczyć w tych odpadach zasoby. I tak współpracujemy rzeczywiście z firmami, że już niektóre firmy, no i też można się zastanawiać, czy to jest już ten greenwashing, czy jeszcze nie. Myślę, że może być różnie, ale myślę też, że zmiana jest możliwa w dialogu, więc podejmując ten dialog i tą współpracę z tymi firmami, rzeczywiście możemy krok po kroku gdzieś tam przekierowywać i zmieniać te praktyki na trochę lepsze.
I też wiadomo, że firma nie jest jakimś tworem bezosobowym, tylko działają tam ludzie, którzy też mają swoje wartości, swoje postawy. Też chcieliby ten pewny świat widzieć trochę innym i no i my się bardzo cieszymy, że możemy współpracować z takimi dobrymi agentami zmiany, którzy może w niekoniecznie zrównoważonych firmach pracują i te praktyki nie w każdym obszarze są takie super, no ale każdy robi to, co może w obszarze, w którym działa i na którym się zna i gdzieś tam swoje trzy grosze na zmianę próbuje wrzucić. Więc myślę sobie, że być może jeszcze na tym etapie, chociaż pewnie zbliżamy się już do kresu tego etapu, ale jak zaczynałyśmy, to jeszcze widziałyśmy szansę, że możliwa jest jakaś ewolucja, a niekoniecznie rewolucja całościowa i że wszyscy zmieniając po prostu te praktyki możemy zaadresować ten, czy odpowiedzieć na problem nadprodukcji. No i to, co u nas jest ważne, to jest to, że uważam, że to jest odpowiedzialność nas wszystkich. Nas jako indywidualnych konsumentów, ale też tych dużych firm, które produkują i które marnują i które produkują dużo odpadów. I zmiana jest możliwa tylko przy zaangażowaniu wszystkich tych sektorów, wszystkich tych graczy. I przy takim kolektywnym wysiłku możemy coś zmienić, więc to, co my robimy, to jest właśnie budujemy, włączamy, próbujemy wzbudzić to zaangażowanie do zmiany tych praktyk u wszystkich graczy, też pokazując, że ta konsumpcja, o której tutaj też już wspominaliśmy, nie jest też jedyną drogą do realizacji swoich potrzeb, nie? Że czasem ona nam zastępuje jakieś inne nasze potrzeby, jak się zastanowić, po co konsumujemy, no to czasem jest tak, że, że to zapełnia nam jakąś inną lukę, inną potrzebę, tak? Jesteśmy smutni, coś nam nie wyszło w pracy, idziemy kupić buty, to nam poprawi humor, nie? Tak zostaliśmy nauczeni, tak nam mówią reklamy, a niekoniecznie ta potrzeba poprawienia sobie humoru czy jakiejś tam akceptacji, czy tam można drążyć już psychologicznie, gdzie ona leży, to może usiądźmy razem i zróbmy coś razem, nie? I w taki sposób zaspokójmy te swoje potrzeby. I to, co jest ważne, to jest to, my nie jesteśmy designerkami, w przeciwieństwie do tutaj zacnego grona. Wychodzimy trochę z założenia, że każdy może być twórcą, a na odpadach trochę nie żal próbować, czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie, więc też zapraszam tutaj grono zebranych do odwiedzenia nas i spróbowania sobie stworzenia czegoś z odzysku i zainspirowania się, co można zrobić i popróbowania sobie właśnie takiej radosnej, nieskrępowanej twórczości, no bo też nie zainwestowaliśmy w te odpady tyle środków, żeby było szkoda, że coś nam nie wyjdzie i wiecie, tutaj blokada twórcza, że boimy się nawet rozpocząć, tylko po prostu można sobie na luzie próbować. Czy to znaczy, że można przyjść do was tak z ulicy wejść i tak, coś sobie uszyć? Jak najbardziej. Można do nas wejść z ulicy, raczej nie organizujemy takich wydarzeń, że tam na 17 chodźcie i róbcie to, tylko jesteśmy otwarte od 13 do 19, jest bardzo niski próg wejścia, że naprawdę można po prostu przyjść z ulicy i powiedzieć cześć, coś bym porobił i razem coś wymyślimy, albo stworzy się nowa grupa, usiądziemy, uszyjemy, przerobimy, przeprawimy, albo tylko pogadamy o tym, co można zrobić. Tak jak to widzę oczami wyobraźni, to bo jeszcze u was nie byłam, wstyd się przyznać, najbliżej to najdalej czasami. No właśnie, czas to zmienić, ale wyobrażam to sobie, że wchodzimy tam i co, macie jakieś półki z tymi dobrami, zasobami, tak? Tak, mamy zebrane, no ludziom też, osobom się kończy zajawka na różne hobby, potem to jest niepotrzebne, leży w szafie, oddają nam różnego rodzaju materiały warsztatowe. Też indywidualne osoby, ale też od scenografów odbieramy odpady, które scenografowie działają tak, proszę Państwa, cały sektor kreatywny działa tak, że reklama, która jakby plan zdjęciowy trwa 2 dni, powstają w studiach filmowych całe budynki, mieszkania, studia wyposażone i to po 2 dniach wszystko ląduje w kontenerze, bo nie ma komu się temu zająć, a leci następna produkcja, więc trzeba następne realizacje robić. Wasze? Nasz lokal to jest 550 m2, ma 2 poziomy, piwnice,
w której takie bardziej brudno, przetwórcze prace się dzieją i górę, w której jest i kawiarenka naprawcza, i taki punkt, gdzie można ratować rośliny, i taka pracownia twórcza też taka, że można i pomalować, i pobrudzić trochę, jest zlew i wszystko można ładnie umyć, i też jest kuchnia, w której z kolei odzyskujemy żywność, którą też przerabiamy i przetwarzamy i staramy się tego nie zmarnować i wykorzystać dalej i się tym podzielić i żeby to jeszcze się komuś przydało. Także tak, co jest ciekawe, cała nasza podłoga w tych, na tym górnym poziomie właśnie jest scenografii po teleturnieju kulinarnym, jak skończyła się produkcja, to by poleciało w śmietnik, ponieważ my jesteśmy, to zgarnęliśmy podłogę i wykorzystaliśmy ją i u nas pięknie jeszcze gra i może służyć. Mamy też regały z reklamy TK Maxa, które też zostały zbudowane i poszłyby w śmietnik. I na tych regałach właśnie pozbierane materiały warsztatowe różnego rodzaju, zazwyczaj są to ilości bardzo duże. Także czy włóczki, czy szyszki, czy filce, czy kordonki, naprawdę sky is the limit, też pozbierane kolorowe opakowania. Swoją drogą kolorowe opakowania nie są recyklingowalne, więc to jest jedyny sposób na wykorzystanie tego ponownie, żeby nie zalegało na ziemi przez kolejne tysiąclecia. Mogłabym opowiadać długo, ale najchętniej to Państwa po prostu zaproszę, żeby zobaczyć, co tam mamy i żeby się zainspirować, co z tego można zrobić. Dołączam się do tych zaproszeń. Tak, no właśnie 500 metrów takiej alternatywnej przestrzeni i ja jestem zachwycona, bo jakby cały czas mamy dużo tych przestrzeni takich supermarketowych, marketowych, centrów handlowych, a tutaj jest jednak taka dosyć konkretna przestrzeń do takiej alternatywnej konsumpcji, tak, do alternatywnego sposobu też spędzania wolnego czasu. Tak, dokładnie, do alternatywnego rozwoju, tak. Samorozwoju, prawda? I to jest piękne, że przychodzą do nas, ponieważ jesteśmy też blisko Dworca Wileńskiego, przychodzą do nas osoby z innych miast, które mówią, mam 3 godziny do pociągu, nie mam co robić. I nie idą do tej kawiarni wydać 30 zł i popatrzeć się w telefon, czy do centrum handlowego poszwędzać się między sklepami, tylko przychodzą do nas, coś sobie uszyją, pochłoną trochę atmosfery, może coś zjedzą, może coś ugotują, może coś naprawią, może coś przerobią. Świetny pomysł, naprawdę cieszę się, że to tutaj na Pradze. I jeszcze dowiedziałam się niedawno, że również w waszej pracowni jest taka nieduża alternatywna przestrzeń w Łodzi. Ciągle jesteśmy przy konsumpcji, przy produktach, więc tego się trzymam. Że można powiedzieć taka alternatywna przestrzeń właśnie zakupowa, tak? Sklepik Tartaruga, sklepik Tartaruga i przyjaciele. Tak, mamy przy naszej pracowni, otworzyłyśmy taki mały sklepik, w którym nazywa się Tartaruga i przyjaciele i dosłownie jakby to zawiera, czyli są tam nasze prace i praca od naszych jakichś znajomych rzemieślników. I często to są takie drobne rzeczy, które są takie niezobowiązujące i o, dziękuję bardzo. I często ludzie, którzy do nas przychodzą, to nam mówią, że brakowało im w Łodzi właśnie takiego miejsca, które by zbierało takie przedmioty, gdzie można coś wpaść i kupić coś na prezent, ale też to jest wtedy coś takiego, co ma bardziej takie no co jest czymś takim, co ma takie większe znaczenie, czy jest bardziej może takie personalne, że też my jakby selekcjonujemy te obiekty, jak już ktoś przychodzi i kupuje to będzie wiedział, że to jest coś takiego faktycznie, co też ktoś to zrobił, ja też potrafię o każdym z tych produktów opowiedzieć, bo każdą osobę, która to zrobiła, te produkty, to po prostu znam osobiście i mogę parę słów o niej powiedzieć i parę słów powiedzieć o tej technice, o tych pracach, więc wydaje mi się, że to jest coś takiego wyjątkowego i to, co widzę właśnie u klientów naszych, że po prostu poszukują takiego czegoś, no takiego, takich przedmiotów, za którymi też stoi jakaś historia i nie są to po prostu jakieś rzeczy takie masowe. Tylko no faktycznie tak wiadomo, kto to zrobił, kto z tym stoi, z czego to jest wykonane, gdzie to zostało zrobione, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też no, o takich rzeczach mówić.
No właśnie, bo my dzisiaj rozmawiamy o co czyni przedmiot wyjątkowym i trochę też chcieliśmy porozmawiać o tych rzeczach, które wy wytwarzacie, czy które są rzemieślniczo, rękodzielniczo też przez nas samych amatorów, hobbystów, czy w jakimś stopniu większym zaawansowania wytwarzane, czym one się różnią od produktów masowych. Myślę, że w pewnym sensie każdy z nas to czuje, ale też warto sobie chyba mówić o tym, utwierdzać się w tym. Warto się klepać po pleckach, mówiąc wprost, w tej materii, abym się tutaj nie obawiała tego. I właśnie jeśli chodzi o Kaftorówkę, też podoba mi się to, że sięgacie po lokalne zasoby, tak? Po lokalne surowce. Czy możesz coś o tym opowiedzieć? Mhm. Tak, to jest też taka rzecz, na którą my bardzo zwracamy uwagę, z czego my w ogóle pracujemy, bo już tutaj jak rozmawiałyśmy sobie za kulisami, to właśnie opowiadałam tą historię, skąd się bierze taka wełna, z której my tkamy dywany, czy może niekoniecznie my, no my też w sumie tak naprawdę, taka wełna dywanowa typowo to najczęściej pochodzi z Nowej Zelandii, gdzie jakby Nowa Zelandia autentycznie znajduje się dokładnie na drugim końcu świata, że musi cały świat pokonać drogę, żeby znaleźć się na przykład tutaj u nas w Europie. Natomiast najczęściej jest tak, że te z Nowej Zelandii ta wełna trafia do Chin, gdzie jest przetwarzana i później z Chin trafia do różnych innych tam miejsc, gdzie już ta wełna jest, więc my w ogóle jak sobie pomyślę, żebym miała zamawiać nową wełnę, która przychodzi taką drogę, to jest jedna sprawa w ogóle, no jest, wydaje mi się, to tak skrajnie jakieś nieetyczne, w ogóle nieekonomiczne wręcz, w ogóle jakby przecież mamy też tutaj owce u nas w Polsce i dlaczego miałabym ściągać wełnę, która przez cały świat płynie. Druga sprawa to jest też, że większość wełny, która jest produkowana na rynku, pochodzi z martwych owiec niestety. Więc też jakby samo to, że jak sobie pomyślę, że no przyczyniam się, sama jestem wegetarianką, więc no pracuję akurat z wełną, ale no jakoś nie jest mi to tak super na rękę. Myślę, że po prostu no jakieś zwierzęta też po prostu są zabijane dla mięsa, a to jest jakiś tam efekt uboczny tego, tej produkcji mięsa. No i dlatego my się zdecydowałyśmy, żeby pracować z materiałów w większości z drugiego obiegu, to znaczy my korzystamy z sprzęt, które same już są odpadami z przemysłu, właśnie z produkcji dywanów. I to jest w ogóle niesamowicie ciekawa też historia tego materiału według mnie. I też trochę no, taka przygnębiająca, można powiedzieć, bo tak naprawdę my te jakby resztki z tych sprzęt, gdzie ja jakby wiem, ile tych odpadów mniej więcej jest, i to są po prostu tony miesięcznie na przykład, więc to jest ogromna ilość. I my na przykład jako taka pracownia, która przetwarza tą wełnę, my na przykład przerabiamy kilkaset kilogramów rocznie, no z 500 kilo, czasami 700, coś takiego, ale też jakby nie mówię, że to ja jakby mam ratować całą tą wełnę, ale sam fakt, że wełna, która jest odpadem w fabryce dywanów, jest zakwalifikowana jako odpad i ona trafia do przetwórstwa, do przetwórstwa jakby odpadów tekstylnych, gdzie ta przędza, która jest świetnym materiałem do pracy ręcznej i gdzie naprawdę bardzo wiele osób, które w domu pracują na przykład i nie mają skąd wziąć takiej przędzy, to po prostu, no jakby, nie wiem, muszą na przykład zamawiać z Anglii jakąś wełnę, bo nie są w stanie kupić tego na miejscu, bo u nas nikt nie produkuje na takie potrzeby na przykład klientów indywidualnych. I ta przędza jest po prostu mielona i z niej są robione takie szmaty jak do podłogi, takie szare, pewnie każdy kojarzy, albo filce, gdzie mamy jakby dobry materiał, którego nie da się już użyć w przemyśle, ale który jest degradowany i po prostu rozszarpywany, mimo że nawet te firmy, jakby zakładając jakąś swoją kolejną filię, mogłyby po prostu odsprzedać dużo, 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 dużo drożej dla na przykład, nie wiem, klientów indywidualnych, takich właśnie rękodzielników, tylko po prostu no, z takiego względu, że no, jakoś nie ma sił przerobowych, nie ma komu się tym zająć, jakoś nikt do tego nie chce przyłożyć tak ręki, nie chce im się trochę, no niech leży, to po prostu to, ten materiał jest degradowany i to jest takie smutne trochę. A co ciekawe, też tutaj jest bardzo duży problem z przepisami, w sensie z prawem, że na przykład my jako
pracownia, nie możemy zgodnie z przepisami prawa polskiego odebrać takiej przędzy od fabryki dywanów, ponieważ nie mamy uprawnień do przetwórstwa odpadów. A jak z racji tego, że to jest odpad, to ja na przykład muszę odkupywać to od przetwórstwa odpadów, a nie mogę bezpośrednio od fabryki tego wziąć. Więc to w ogóle, nawet jeżeli oni by mi to chcieli dać za darmo, to w ogóle nie mogą, bo ja muszę mieć jakby jakieś tam papiery, muszę mieć. No to jest po prostu niemożliwe dla mnie, jako dla takiej małej pracowni. Więc to też jakby tutaj jest dużo luk też takich, wydaje mi się, w prawie, które powinny być gdzieś na takim wyższym szczeblu załatwione, które na przykład może zobowiązywałyby firmy, bo to jest też trochę o czym tutaj w kontekście tego przetwórstwa odpadów też rozmawialiśmy już trochę, że tutaj jakby fajnie, jeżeli jest taka możliwość, ale że po prostu często jest tak obwarowane to prawnie, że nie ma jakby w ogóle, nawet się nie chce tym firmom w ogóle głowić nad tym, co z tym zrobić, więc łatwiej jest po prostu wyrzucić. I tutaj właśnie też druga, i my w większości pracujemy właśnie na tej wełnie z recyklingu, na szczęście mamy jakiś tam dostęp do niej. Natomiast jeszcze drugie takie źródło nasze przędzy, to też pozyskujemy przędzę z takiej hodowli pasterskiej w Koniakowie. I oni jako jedna z nielicznych w ogóle miejsc w Polsce przetwarzają wełnę z polskich owiec, bo w Polsce, mimo że mamy bardzo dużo owiec, jest bardzo dużo stad, bardzo dużo wełny, to ta wełna jakby, no sama ta owca polska jest... ma taką wełnę, która jest dosyć szorstka i ona nie nadaje się na przykład na takie wyroby odzieżowe, natomiast ona super by się nadawała na jakieś budowlane, ocieplenia, właśnie na dywanową przędzę, na taką grubszą, bardziej techniczną. Natomiast większość też tej przędzy jest po prostu wyrzucana albo kompostowana, palona, zakopywana po to też, żeby jakby jej nie utylizować, bo utylizacja też kosztuje, więc po prostu w jakiś tam sposób po prostu... No, ci hodowcy pozbywają się tej wełny, bo nie opłaca im się tego przetwarzać i bardziej im się opłaca to wyrzucić niż przetworzyć, co jest po prostu szokujące dla mnie i że w ogóle dopuszczamy do czegoś takiego, gdzie wełna, taki szlachetny materiał, jakby jak może się nie opłacać przetworzyć tego, no to są takie rzeczy, które czasami jest ciężko zaakceptować, więc tym bardziej doceniam tutaj starania tej hodowli, która tam występuje, różne dotacje i tak dalej, żeby jednak kultywować też te tradycje takie, które są właśnie w górach. Ale no są takie rzeczy po prostu, które też są powyżej nas, rzemieślników, jakichś twórców, osób takich, które działają oddolnie, które są no po prostu takie trochę nie do przeskoczenia i też myślę, że dużo się musi zmienić u góry, żeby tutaj to wszystko mogło fajnie działać. Czyli powinno być fajnie, gdyby głos tego środowiska jakoś był usłyszany, prawda, gdyby te argumenty udało się przedstawić. No, jestem trochę tym przerażona, bo przyznam, że następnym razem, jak będę miał jakiś produkt z wełną przed sobą, to się 3 razy chyba zastanowię, czy na pewno chcę go mieć po tym wszystkim, co powiedziałaś, a przecież to jest taki szlachetny i zdrowy materiał. No myślę, że ja sama też jakby mam bardzo dużo rzeczy wełnianych, ale myślę, że zawsze, jeżeli jest okazja, to myślę, że zawsze warto szukać w drugim obiegu, bo wełna z pierwszego obiegu jest bardzo droga, a zawsze wełna to jest też taki szlachetny, właśnie bardzo trwały materiał, który naprawdę przez lata może przetrwać, więc no, a wełniany sweter z drugiej ręki można naprawdę kupić za grosze, a jeżeli ktoś już szuka nowego przedmiotu, no to wtedy tak naprawdę jest taki znak jakości Woolmark i to jest właściwie chyba w tym momencie jedyny taki znak jakości, który daje gwarancję, że ta wełna została pozyskana z żywych owiec, które są też hodowane w takich warunkach ludzkich. Więc jeżeli tego nie ma, to raczej możemy z dużą pewnością powiedzieć, że te owce były przechowywane i hodowane w wątpliwych warunkach niestety. No właśnie, cieszę bardzo to, że teraz w XXI wieku rozmawiamy o rzemiośle w kontekście takich bardzo świadomych postaw właśnie konsumenckich, jeszcze raz to powtórzę, proekologicznych. Mi to się akurat bardzo podoba, ale też chciałam jeszcze podrążyć, wrócić do tematu właśnie, co czyni przedmiot wyjątkowym, unikatowym i co odróżnia go od masowej produkcji. No to właśnie, jeśli popatrzymy na plecaki, twoje, Przemku, torby,
One się wydają idealne, ale znowu wasza filozofia świadomie nawiązuje do tego, że mogą mieć small imperfections, cytując, czyli rzemiosło, które pozwala sobie na małe niedoskonałości. Jak to? Tłumacz się. Nobody is perfect. I to tyczy też rzeczy. Nie ma przedmiotów, nie ma ludzi, nie ma na tym świecie rzeczy, które są doskonałe. Ale rzemiosło nam się kojarzy z taką super jakością. Rzemiosło, jakby są oczywiście różne kategorie niedoskonałości, tak? Najlepiej jak te niedoskonałości są materiałowe, a nie projektowe na przykład. Nie? To raczej jest domena właśnie masowych produktów, które mają często niedoskonałości na poziomie projektu i się okazuje później, że to w ogóle do niczego się nie nadaje. My trochę podeszliśmy inaczej do tego zagadnienia, w sensie do produkcji. My właśnie myśleliśmy w pewnym momencie o takim używaniu tak zwanych deadstocków, czyli materiału, który jest jakąś końcówką, gdzieś wyszedł już czy z pasmanterii, czy jakaś przędzalnia po prostu już kończy produkcję pewnej partii materiału i on jest dostępny tylko w jakimś tam niewielkim skrawku. Myśleliśmy o tym, żeby robić rzeczy również z ciuchów, po prostu z rzeczy, które gdzieś tam można kupić w Ciucholandzie, rozciąć, pociąć i z nich uszyć przedmiot taki jak plecak, czy nerka, czy torba. Natomiast ostatecznie stwierdziliśmy, że nasza unikalność też, no to jest w ogóle paradoks, to powiem, że unikalność naszego produktu jest w jego porządności. Dożyliśmy takich czasów, że otacza nas tak dużo dziadostwa, tak, nie będę się bał tego stwierdzenia, tak dużo produktów, które są zaprojektowane właśnie po to, żeby podziałały, czy też żeby można było je ponosić przez jeden sezon i później mają się rozpaść, mają ulec biodegradacji albo degradacji. To głównie ja na przykład tego doświadczam notorycznie kupując buty, takie trampki Adidasy i po prostu za każdym razem się zastanawiam, jak to jest możliwe, że one nie doczekały do końca sezonu. I my podeszliśmy do tematu trochę inaczej właśnie. Stwierdziliśmy, że weźmiemy możliwie jak najlepszej jakości, jak najlepsze komponenty i z nich stworzymy nasz produkt, a pozostawimy sobie pole na te niedoskonałości tam, gdzie one będą wyrażały czy to sam charakter przedmiotu, czy na przykład jeśli weźmiemy skórę, no to ta skóra będąca na żywym stworzeniu, które oddało życie, żeby ktoś mógł się cieszyć tym plecakiem. Tam są ślady różnych ukąszeń owadów, tam są jakieś zadrapania, jakieś blizny, jakieś rysy. To wszystko tutaj widać. To jest dość duża powierzchnia, którą możemy sobie tutaj zaobserwować i poznać historię tego stworzenia. Ale oprócz tego są też świadectwa mnie. Mnie jako rękodzielnika, jako szwacza, w momencie kiedy szyję, oczywiście przykładam największą staranność do tego, żeby uszyć to doskonale i perfekcyjnie. Natomiast no, wszyscy jesteśmy ludźmi, nigdy to nie jest tak, że jest idealnie w każdym calu i my się tego nie wstydzimy. Po prostu nie jesteśmy doskonali, produkty nasze też nie są doskonałe, aczkolwiek są bardzo porządne. To jest ich wyróżnik. Śmiem twierdzić, że to są najlepsze plecaki i torby na świecie. Trochę poprzez też fakt, że no nie ma takich produktów, nie ma takich uniwersalnych torboplecaków właśnie w tym kształcie, w tym projekcie, w tym designie. To jest po prostu nasza autorska, zgłoszona do urzędu patentowego. Też, no jest to zastrzeżony wzór, który jest naszym owocem naszej pracy. Także to jest ta unikalność trochę płynąca właśnie z rzetelności, z porządności. Super. I na końcu chciałabym
żebyśmy sobie porozmawiali o tym, bo każdy z was, mam wrażenie, kontynuuje różne rzemieślnicze takie wartości, czy jakieś przejmuje sposoby pracy, no pracę tak, które kojarzymy z takim tradycyjnym rzemiosłem, które u nas jeszcze jest dobrze pamiętane i właśnie, ale też rozwijamy to, prawda? Rozwijamy to, skręca to trochę w inne kierunki, odpowiadając dzisiejszym potrzebom. I pamiętam, Marcelina, że ty opowiadałaś, że u was ten aspekt pracy ręcznej ma też taki bardzo szerszy społeczny walor, tak? Wracamy do takiego darcia pierza wspólnego. Mi się to kojarzy z bardziej tradycyjnymi społecznościami, w których zbierały się osoby i razem wspólnie coś przetwarzały, czy to było wekowanie pomidorów na zimę, czy innych przetworów, czy właśnie takie wspólne prace porządkowo-ręczne, robione razem, w kole często. I do takich praktyk my trochę wracamy, widząc w nich takie podwójne korzyści, że jednocześnie gdzieś tam odpowiadamy na ten problem nadprodukcji i wykorzystania tych odpadów do stworzenia czegoś nowego, zagospodarowania ich, niemarnowania, ale też właśnie spędzenia czasu razem, budowania wspólnoty w trakcie, wymiany praktyk w procesie twórczym, też takiego, że nie do końca my mamy i chcemy mieć jedyną prawidłową, ostateczną odpowiedź, jak to wszystko ma wyglądać, tylko raczej zapraszamy do takiego właśnie procesu i zamiast siedzieć i właśnie gadać przy tej przysłowiowej kawie już, no to i robimy coś rękami i gadamy i wymyślamy coś i pojawiają się nowe inspiracje. Do nas też przychodzą osoby, ja nie chcę tego nazywać tak ogólnie, jak się nazywa, że tam osoby w kryzysie czy osoby wykluczone, tak jak to tam prawnie jest nazywane, może to być trochę stygmatyzujące. Na pewno to są osoby, które widzą, jak ten świat wygląda, są troszeczkę bardziej wrażliwe, trochę im się to nie podoba i trochę szukają alternatywnych rozwiązań. I my w takim miejscu, oprócz tego, że gdzieś uciekła mi myśl, że budujemy tą wspólnotę, że to jest taką pomocą psychospołeczną dla nas, wszystkich tam przychodzących, bo możemy jednocześnie i zająć ręce robieniem czegoś, i zająć głowę wymyślaniem czegoś. To jest zresztą przez terapeutów potwierdzony taki model pomocy psychospołecznej, że wtedy się tam prawa półkula z lewą wyrównują, jak razem działają, więc jest to też potwierdzone w teorii i jest to też potwierdzone w praktyce, że jest ten wątek właśnie i pomocy takiej indywidualnej i takiej społecznościowej, że robimy coś razem i tworzymy coś razem i ten wątek takiej wspólnotowości w tym tworzeniu jest dla nas szczególnie ważny. Jeśli chodzi o One Item, to mam wrażenie, że wy jesteście trochę taką częścią międzynarodowej społeczności korzystającej z dobrej jakości materiałów, żeby te produkty były porządne i trochę mi się to kojarzy również z takim wysokim na przykład krawiectwem. Tutaj wiem, że w ramach Nocy Rzemiosła można odwiedzić pracownię starszego cechu krawców, pana Tadeusza Kierepki na ulicy Śniadeckiej, gorąco zachęcam, który również jest w tym wąskim gronie rzemieślników korzystającym z najlepszych surowców. No, on już chyba w Bielsku Białej czasem coś kupuje, ale jednak częściej za granicą. I wy podobnie opowiadałeś, że dzięki temu też macie dostęp do klientów, bo wasi... Tak. Tak, opowiedz. Tak, my generalnie czujemy się Europejczykami. Mamy domenę .eu, nie .pl, nie .com. I postanowiliśmy, to jest trochę nawiązanie do tego, co ty powiedziałaś, że niektóre surowce przepływają tymi frachtowcami przez pół świata do nas, żeby się tu znaleźć i spalają setki ton mazutu czy jakiegoś innego paliwa w międzyczasie. Myśmy zawęzili się nie aż tak bardzo, żeby korzystać tylko i wyłącznie z polskich surowców, ale powiedzieliśmy sobie, ok, nasz obszar europejski to będzie nasza
nasza piaskownica. I podeszliśmy do sprawy tak kompletnie bezkompromisowo, bez kompleksów. Po prostu Laura wydzwaniała wszystkie najlepsze, najbardziej zasłużone, powiedzmy sobie, przędzalnie. Między innymi znalazła w Szkocji jedną przędzalnię, która wytwarza taką właśnie wysokogatunkową, impregnowaną bawełnę. To jest Hayley Stevenson. Oni mają historię jeszcze, ich historia zaczyna się w XIX wieku. To jest taka bardzo, bardzo tradycyjna, multipokoleniowa firma i z nimi nawiązaliśmy współpracę, polubiliśmy się. Oni też promują nas, czy generalnie ich filozofia jest taka, żeby nie wstydzić się i żeby właśnie pokazywać, z kim fajne rzeczy robią. I między innymi jakby znajdujemy się u nich na stronie jako jeden z takich właśnie partnerów. Jeśli chodzi o klamry natomiast, to ponownie były poszukiwania. Znaleźliśmy w Austrii firmę, która produkuje klamry dla, między innymi dla wspinaczy, czy też dla ratowników górskich. No, specjalizuje się w sprzęcie alpinistycznym. No i właśnie tworzy takie klamerki. I znowu też z nimi po prostu mamy fajny kontakt. Czasami sobie lubimy poklikać. Poklikać w bratnie sensie. Dusze. Aha, poklikać w ten sposób. Przepraszam, to jest najbardziej satysfakcjonujący dźwięk świata. Super. A jeśli chodzi o tartarugę, to wy jesteście takimi kontynuatorkami naprawdę umierającego rzemiosła. Mówiłaś, że mało kto już zna te techniki. Prawda? Więc wy jesteście takimi, można powiedzieć, kontynuatorkami. Można powiedzieć, że trochę w takim tradycyjnym kształcie. Przez to, że macie te umiejętności. No myślę, że tak, bo tak naprawdę my korzystamy w naszych pracach, mimo że staramy się, żeby wzornictwo było bardzo współczesne i czasami to są tak współczesne rzeczy, albo tak jakby nie tak odległe w ogóle od tego, co jest, od tego wzornictwa, które jest skojarzone z kilimami, że już się parę razy spotkałyśmy, że ktoś na przykład, kto pracuje w muzeum, to u nas było i mówi, ale wy mówicie, że robicie kilimy, ale to nie są kilimy. Ja mówię, no ale czemu nie kilimy? Przecież zrobiłam to w technice kilimowej, więc no jakby to jest kilim. A ktoś na przykład, ale no przecież w kilimach takich tradycyjnych, no to nie ma na przykład takich kształtów albo takich, albo nie ma koła, albo nie ma czegoś. Filiżanka to chyba u was jest, prawda? Tak, no to ja mówię zawsze, no, że ja nie robię tradycyjnych kilimów, tylko robię współczesne kilimy. No więc to jest jedna sprawa, ale tak faktycznie my też bardzo dużo warsztatów prowadzimy. To jedna rzecz. Też mamy takie... Czyli osoby, które nie znają tej techniki, mogą przyjść, tak, i pracować. Nie? Tak, także to przychodzą osoby bardzo różne. Czasami to są ludzie, którzy po prostu są ciekawi, chcą spróbować zrobić coś nowego. Bardzo dużo jest grupa ludzi takich, którzy jak tak w trakcie warsztatów rozmawiamy, to dużo jest ludzi, którzy mają taką pracę przed komputerem, że w ogóle jakby ich praca jest tak jakby w świecie wirtualnym i to są ludzie, którym brakuje w ogóle takiego namacalnego kontaktu z materiałem, że po prostu oni potrzebują takiej świadomości, że pracują przez ileś tam godzin i mogą na koniec zobaczyć efekt swojej pracy. To jest też taki, wydaje mi się, taki właśnie psychologiczny trochę aspekt tej pracy, który bardzo tak daje dużo satysfakcji i faktycznie tak bardzo szybko widzimy efekty. I nie zawsze tak jest niestety, jak się pracuje właśnie przy jakichś projektach, nie wiem, przy komputerze, wyłączamy na koniec dnia ekran i w sumie no tak nie ma żadnego takiego właśnie widzialnego takiego efektu tej pracy, więc to myślę, że jest bardzo ważne. Ale też dla mnie są takie wzruszające momenty czasami, jak przychodzą takie osoby na warsztaty, czy nawet do nas do pracowni, bo jakby do nas do pracowni można z ulicy wejść
i mówią, a pamiętam na przykład, że moja babcia miała takie krosno i właśnie dosłownie miałam 2 tygodnie temu na warsztatach taką dziewczynę, która mówiła, że odziedziczyła po babci dom i tam właśnie znalazła na strychu krosno, więc ona tak jakby w ogóle zrobiła cały pokój. Ona w ogóle jeszcze nie miała nawet pojęcia o tym, tylko już zapisała się na te warsztaty, najpierw takie podstawowe. Ja z nią już jestem umówiona, że mam do niej jechać, bo ona gdzieś pod Warszawą, więc już z nią jestem umówiona, że będę do niej jechać na przegląd tego krosna. I właśnie, że tak jakby dużo ludzi ma taką historię rodzinną też taką związaną właśnie czy z tkactwem, czy z jakimiś takimi różnymi też takimi tekstylnymi, naokoło tekstyliów rzeczami, więc no to jest takie fajne, że jakby ja widzę, że jestem częścią tego, że ktoś sobie o tym przypomni, o na przykład jakichś swoich rodzinnych korzeniach, o tym, że mama coś robiła, że babcia coś robiła. Albo nie wiem, no czasami ktoś sobie przypomina, a teraz mi się przypomniało, że w szkole kiedyś to robiłam, jak byłam małym dzieckiem, że naprawdę dla mnie to jest takie też część takiej właśnie czegoś, co mi daje tak dużo właśnie satysfakcji z tej pracy, takiego szczęścia, poza tym, że sama mogę tworzyć, to jest bardzo przyjemne, ale właśnie to, że też jakby widzę, ile to ma znaczenia dla ludzi, że czasami dla mnie no to już jest takie, staje się takim chlebem powszednim, no idę do pracy, zrobię tam te 20 centymetrów czy ileś, porobię, utkam, zamknę warsztat i idę do domu, a że tak naprawdę właśnie czasami przez te rozmowy z ludźmi się tak jakby przypomina to serce takie i tak naprawdę coś takiego, że w tym rzemiośle to jest tak naprawdę takie zaklęte trochę człowieczeństwo w ogóle od bardzo dawnych czasów, gdzie ludzie po prostu jakby wytwarzali rzeczy ręcznie na swoje potrzeby, bo nie było jakby gotowych rzeczy, to właśnie takie siedzenie przy warsztatach, trochę tak jak tutaj już właśnie było powiedziane, że też cała grupa siedzi razem, to w tym jest coś takiego pierwotnego i takiego właśnie, co pozwala nam wrócić do takiej prawdziwej esencji właśnie tego bycia razem z innymi ludźmi i to jest naprawdę takie wzruszające często. Jeśli mogę coś dopowiedzieć, jeszcze to rozmawiamy o przedmiotach, ale mam wrażenie, że bardzo dużo w tych przedmiotach jest właśnie tego człowieka. Tak, no, że tak naprawdę i ja też na przykład widzę u nas na warsztatach, że bardzo wiele ludzi to oni w ogóle nie przychodzą, żeby coś zrobić, tylko oni po prostu przychodzą po to, żeby spędzić czas, że na przykład, nie wiem, żeby czasami się zdarza, że ostatnio miałam też na warsztatach przyszła pani ze swoją córką i ze swoją mamą i po prostu dla nich to było taki wspólny czas dla siebie i one nie przychodzą, żeby coś konkretnego jakby z tych warsztatów wynieść, tylko po prostu no, to jest jakiś taki wspólny właśnie czas, gdzie trzymają czas, żeby sobie porozmawiać i nie mają jakichś rozpraszaczy dookoła i w ogóle. I to jest właśnie takie niesamowite i często właśnie to nie chodzi w ogóle nawet o te przedmioty, tylko chodzi o samą tą historię, o właśnie ten czas taki, który też poświęcamy, gdzie teraz wszyscy my mamy tak mało czasu i jakby wszystko jest tak bardzo wyliczane na jakieś godziny i tak dalej. No ja nie mówię, no bo ja sama jak pracuję, no to jakby też jakby no ja pracuję wyliczając rzeczy na godziny, ale właśnie to myślę, że to jest też takie fajne dla ludzi, którzy nie robią tego zawodowo, ale jednak jakby mają szansę, żeby się wgłębić w jakieś rzemiosło albo żeby sobie coś porobić, bo to po prostu tak daje bardzo dużo w głowie, wydaje tak, mi się. Tak, zdecydowanie rzemiosło potrafi nam bardzo dobrze zagospodarować nasz wolny czas i tutaj wchodzi w tą sferę spędzania czasu wolnego, w czym oczywiście pomaga noc Festiwalu Warsztatów Rzemieślniczych i noc rzemiosła, które już przyszły weekend otwiera, które organizatorki namówiły już 40 pracowni do otworzenia się i właśnie umożliwienia tych wszystkich wspaniałych prac i doznań, o których tu sobie rozmawiamy. Ja jeszcze na końcu przypomniało mi się, bo też dużo lubię czytać czy słuchać o tym, jak Brytyjczycy sobie mówią o rzemiośle. I kiedyś pamiętam, że była taka bardzo fajna obserwacja, że często my w domu na przykład otaczamy się przedmiotami wytworzonymi maszynowo i nie rozumiemy, jak one zostały, jak one powstały. Nie rozumiemy, jak powstał toster, a używamy go na co dzień. No i tam było to tak wytłumaczone, że ponieważ nie rozumiemy tych rzeczy, nie wiemy, co z nimi zrobić, jak się zepsują, wpływa to źle na naszą psychikę. A rzeczy, które rozumiemy, tak jak rzeczy wykonane ręcznie, rzemieślniczo, wpływają na nas dobrze, więc im bardziej się otaczamy takimi rzeczami, tym bardziej dbamy też o właśnie swój dobrostan, nie mówiąc już o tych wszystkich wyzwaniach, o których dzisiaj powiedzieliśmy. Chciałam teraz Państwa zaprosić tutaj z nami zebranych do rozmowy, do dzielenia się swoimi obserwacjami, doświadczeniami. Może pojawią się jakieś pytania do naszych gości.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać, bardzo krótko sformułuję problem. Chciałam zapytać o problem ceny, bo bardzo często, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i możliwość wspólnej rozmowy na ten temat, ponieważ ja osobiście boleję nad tym, że bardzo często rozmowy o korzystaniu z surowców, o oszczędzaniu surowców i to zarówno w przemyśle spożywczym, jak i tekstylnym, bardzo często nas prowadzą do tego kulminacyjnego momentu, kiedy dochodzimy do wniosku, zresztą pani też na to zwróciła uwagę, że te produkty po prostu są droższe. I bardzo często w Polsce dyskusja na ten temat kończy się taką smutną konstatacją, że nas jeszcze długo, długo nie będzie na to stać. I jak przekonać, że lepiej mieć jedną rzecz dobrej jakości niż naprawdę wiele, które nie dotrwają do końca sezonu. Ale cały czas mam poczucie, że jeszcze nam wiele brakuje w dyskusji publicznej, w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy. Brakuje nam dyskusji właśnie podsuwającej nawet argumenty, takie jak państwo tutaj przedstawiliście, to, że ta praca musi więcej kosztować, że ten surowiec musi więcej kosztować, ale że to w sumie prowadzi do oszczędności dla całej planety, dla nas wszystkich. Ale właśnie w Polsce widzę, że jest jakaś blokada w tym momencie, tak? Ale u nas tego nikt nie kupi. Zwróćcie państwo uwagę, tak, mamy w coraz większej liczbie sklepów już stoiska z żywnością spełniającą takie rygorystyczne kryteria, ale nadal niewiele osób tam podchodzi. Właśnie dlaczego to rzemiosło jest takie drogie? Czyli co możemy wspólnie zrobić, żeby propagować te informacje, żeby przekonywać? Prośba o podpowiedzi też, tak jak w warstwie argumentów, jeśli chodzi o państwa pracę. Co zrobić, żeby więcej osób myślało w taki sposób i sięgało po produkty rzemieślnicze? To ja myślę, że ja mogę się wypowiedzieć i nawiązać do tego, co pani mówi, bo faktycznie te moje produkty, one są bardzo drogie. To nie jest jakby taka rzecz, którą ktoś kupuje od ręki, tylko często taki kilim to jest koszt rzędu, nie wiem, kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy czasami, więc to są naprawdę bardzo drogie rzeczy i dodatkowo jeszcze to są rzeczy, które nie są potrzebne, to nie jest to jakby rzecz taka faktycznie, no chyba są też ludzie, którzy jakby potrzebują dywan i sobie kupią na podłogę, ale w większości przypadków są to rzeczy po prostu, których jakby ludzie nie potrzebują. Więc tak naprawdę to jakby, gdzie jest potrzeba posiadania tego przedmiotu, to jest taka tak naprawdę wartość taka, bo są też osoby, które po prostu kupują tylko i wyłącznie to dla dekoracji, ale też jakby są osoby, dla których to jest potrzebne, bo ten przedmiot spełnia jakieś takie potrzebę emocjonalną. Na przykład my mamy bardzo dużo takich zamówień, że robimy tkaniny na przykład na ślub, właśnie jako prezent ślubny od rodziców dla dzieci na przykład. Robimy, bardzo często nam się zdarzało, że robiłyśmy na przykład z okazji narodzin dziecka, jako taki przedmiot, który z tym dzieckiem ma iść przez całe życie i dosłownie ja czasami dostaję na przykład zdjęcia rocznych dzieci. Tutaj proszę, ma pani inspirację, żeby pani wiedziała, jaki ten kilim ma być. No ja po tym zdjęciu staram się tutaj jakoś wywróżyć charakter tego dziecka, żeby ten projekt jakoś dopasować. To już się tak czasami się trochę śmiejemy z tego, ale czasami naprawdę to są tak niesamowite historie, którymi ludzie czy klienci się z nami dzielą i tak naprawdę to jest trochę tak, że no to są rzeczy drogie, ale ja też moim klientom zawsze mówię, że proszę się dobrze zastanowić, bo to jest na całe życie i to jest na przykład dla pani na całe życie i później to będzie też dla pani dzieci na całe życie, więc jak już teraz pani wybierze, może niech pani dwa razy przemyśli kolory, czy to na pewno to, czy to będzie się jakoś tam fajnie sprawdzało przez następne lata, bo to jest już rzecz naprawdę, która zostanie do końca życia. I myślę, że no, czy to jest jakby też duża taka cena, jako taka pamiątka na całe życie, no mnie się wydaje, że to po prostu jakby też jest, przez to, że to jest drogie, to my jeszcze ileś tam razy pomyślimy, zastanowimy się, czy naprawdę to, czy na pewno to, czy na pewno jakby to potrzebuję, czy to chcę, czy to będzie jakby dobrze mi się z tym żyło, z tym przedmiotem.
A już tak jakby w taką bardziej pragmatyczną, jakby w taką z innej strony na to patrząc, w jaki sposób też my to rozwiązujemy, bo często jak mamy takie pytania, a czemu to jest takie drogie i tak dalej, przecież tutaj gdzieś tam można takie rzeczy taniej kupić, to my do naszych produktów dołączamy takie metki, na których jest napisane ile, jaki jest koszt, taki prawdziwy koszt wyprodukowania tego, to znaczy procentowo ile na przykład procent z tej ceny dostanie osoba, która zrobiła to faktycznie jako zapłatę, ile na przykład to jest podatek, ile to jest jakieś tam koszty stałe utrzymania pracowni i tak dalej. I wtedy to wygląda zupełnie inaczej, kiedy widzimy, że na przykład połowa tego takiego właśnie ciastka, tego wykresu, to są jakieś tam rzeczy związane z podatkami czy z takimi kosztami, nie? Na przykład rzemieślnik dostaje tylko jakieś tam 25% czy 35% na przykład z tej ceny, to i też jakby ja zawsze klientom mówię, jak długo ja robię to, że na przykład, nie wiem, taka tkanina jak tutaj wisi, no to łącznie z tym, że ja jakby muszę też poświęcić, bo to jest tkanina unikatowa, która powstała tylko w jednym egzemplarzu, no to łącznie z tym, że ja tą przędzę zafarbowałam sama ręcznie, naturalnymi barwnikami, część tych barwników jeszcze w dodatku sama zbieram, i na to poświęciłam czas, przygotowałyśmy projekt i później na przykład siedziałyśmy 3 dni i to tkałyśmy, no to tak naprawdę jakby to przeliczyć na jakieś tam godziny, no to już wtedy się nie wydaje tak dużo i czasami no to właśnie ciężko w ogóle sobie ludziom wyobrazić, że ile czasu jest potrzebne, żeby coś zrobić, że to zajmuje aż tak długo. I wtedy zazwyczaj tak się spotykamy z takim zrozumieniem, że to faktycznie jakby że też jakby w oczach klientów to zyskuje większą wartość, że wiedzą, ile pracy mnie to kosztowało, żeby to zrobić. Ja jeszcze jakbym mogła się odnieść, dobrze, że pani też podkreśliła, że to są tylko koszty finansowe tak naprawdę, bo jak spojrzeć na to, jakie są koszty środowiskowe tych przedmiotów wytworzonych i koszty społeczne, gdzieś w dalekiej Azji przy pracy niezrównoważonej, wręcz nielegalnej, no to możemy się zastanowić, nie? Które koszty są wyższe, jeżeli rozszerzymy sobie perspektywę po prostu na to właśnie długoterminowość czy na te wszystkie koszty, które generuje to działanie, no to widzimy, że jednak inwestowanie w społeczności lokalne, w lokalnych wytwórców, to jest też coś, co zatrzymuje po prostu środki finansowe w tej lokalności. Dzięki temu lokalność się rozwija, te środki nie wypływają, a rzemieślnik, który dostał za swoją pracę, może pójść na koncert do Domu Kultury, tudzież do muzeum i też zostawić swoje pieniądze w tej samej lokalności. To jest trudne, żeby argumentować to, zwłaszcza, że no, każdy szuka optymalizacji tych kosztów, jednak finansowych. Też nie jesteśmy jakimś super zamożnym społeczeństwem, więc tak jak pani powiedziała, nie będzie nas przez chwilę jeszcze stać na to. Chociaż my lubimy używać, i to też nawiązuje do waszych produktów, które są właśnie takie długotrwałe i na całe życie, że jest takie ładne powiedzenie, nie stać mnie na tanie rzeczy. No bo tanie rzeczy po prostu się 3 razy szybciej zepsują i ja będę musiała ich kupić 3 razy więcej, więc jednak zainwestowanie w coś dobrego na całe życie jest najbardziej zrównoważonym i racjonalnym też ekonomicznie wyborem. To ja też dodam, nawiążę do tego, co powiedziałaś. Faktycznie wydaje mi się, że takim najbardziej trafiającym do naszego polskiego, pragmatycznego i oszczędnego też umysłu jest taki argument, który się sprowadza do, to jest takie angielskie powiedzenie, to znaczy angielski, no, słowo, cost per use, czyli koszt pojedynczego użycia. Możemy sobie niestety w większości przypadków post factum ocenić, ile nas kosztowało użycie, ile kosztowało nas jedno wyjście w tych butach, dajmy na to, tak? I wtedy możemy ocenić prawdziwą wartość tego produktu, bo bardzo właśnie wtedy szybko się okazuje, że to wspomniane nie stać mnie na tanie rzeczy pokazuje właśnie ten cost per use, pokazuje, że po prostu w tych tanich, szmacianych butach czy w tej, powiedzmy sobie, kiecce, która jest bardzo modna, ale tylko w jednym sezonie,
to ja za nią zapłaciłam, za użycie tej jednej rzeczy zapłaciłam dużo więcej niż za potencjalnie, powiedzmy, droższą, ale tak, ale ponadczasową i taką rzecz, którą na przykład da się naprawić też, bo to jest istotny aspekt. I wydaje mi się, że to o tym też my, rzemieślnicy, powinniśmy też mówić, że rzemieślniczo wykonane rzeczy są z reguły prostsze niż te, które są wykonywane w takim procesie umasowionym. No siłą rzeczy to wykonuje człowiek, który ma ograniczony park maszynowy, też można w ten sposób powiedzieć. W związku z tym te rzeczy są prostsze również w naprawie, prostsze w konstrukcji, prostsze w naprawie. Można po prostu wymienić jeden element i przywrócić po prostu świetność produktowi. Nie trzeba go całego wyrzucać, bo on nie jest sklejony, spracowany czy tam odlany z jakiejś jednej formy. Ja jeszcze odniosąc się do pani pytania, przypomniało mi się, dlaczego tutaj mamy taką bardzo popularną szkołę stolarstwa tradycyjnego w tej Old Workshop w tej chwili na ulicy Wileńskiej. Dlaczego oni zaczęli robić warsztaty i uczyć stolarstwa? Na początku po prostu sprzedawali rzeczy robione ręcznie, właśnie stolarskie, jakieś stoły, ale powiedzieli, kiedy ludzie przyjdą do nas, sami zaczną robić te rzeczy i zobaczą, ile to jest wysiłku, ile pracy, to zrozumieją, docenią ten koszt. No właśnie, i to też jest jedna z odpowiedzi. Myślę, że ile ludzi, tyle odpowiedzi, pewnie im więcej, tym lepiej. Ja chciałam państwu podziękować i jeszcze tak, aha, proszę. Tak, tutaj zastanawiam się, bo też bardzo bliskie jest mi to, co pani powiedziała i te wszystkie aspekty, które poruszyliście, wiele kontekstów właśnie, jak chodzi o rzemiosło i tą ręczną wytwórczość, jej jakość, wartość. I myślę sobie, że jak chodzi o potrzeby, bo ten temat nadkonsumpcji trochę się może na pewno nie zatrzymuje, ale wychodzi jakoś w ogóle z potrzeb, to możemy sobie myśleć o potrzebach jako takich, no nie wiem, zakup przedmiotu jako regulacja emocjonalna, możemy sobie myśleć o potrzebach estetyki, a tutaj fajnie te produkty, o których mówiliście, się w to wpisują, albo takie bliżej zdrowia, nie wiem, fizjologiczności, jakiegoś komfortu, czyli potrzebuję buty na zimę, nie wiem, czapkę czy sandały. I to jest takie ważne pytanie, które warto sobie na początku zadać, w sensie jaką ja potrzebę sobie spełniam tym zakupem i może gdzieś za tym iść. Z drugiej strony tutaj jestem reprezentantką Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie, czyli razem z Zuzą inicjatorek tego zamieszania dzisiejszego i my łącznie z, jakby zgodnie z całą misją naszego stowarzyszenia wierzymy bardzo mocno w edukację. To znaczy, jeżeli ten młody odbiorca zostanie wyedukowany o tym, jak powstaje przedmiot, a co za tym idzie, jak się go właśnie naprawia, z czego są te surowce. Wchodzimy też we współpracę z mapą karier, czyli też takiego promowania rzemiosła jako w ogóle sposobu na zawód swój, na drogę życia, taką jak chodzi o karierę. No wierzymy, że ta świadomość sprawi, że i ten konsument będzie wyedukowany, ale że też będzie doceniona wyjątkowość przedmiotu i wszystkie dodatkowe aspekty relacyjno-społeczno-psychologiczne, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy. Więc myślimy sobie, że ten temat jest tutaj taki dla nas, przynajmniej ta ścieżka, którą my wybrałyśmy, jest taka bardzo kluczowa. No i to z tego też wynika, że prowadzimy warsztaty dla dzieci, młodzieży i że nasza formuła wydarzenia jest bezpłatna i nie jest ani adresowana do specjalistów, ani do jakoś szczególnie pasjonatów. Jest po prostu dla wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć rzemiosła właśnie w jego pełnej osłonie. Na pewno to nie jest proces trzyletni, cztero, ani pięcio. Natomiast wierzymy, że tutaj ten kierunek jest jakoś też w porozumieniu właśnie ze zrównoważonym rozwojem. No. Uzupełnię tylko krótko, że to już jest szósta edycja tego festiwalu i ciężar przenosi się coraz mocniej właśnie na edukację, na psychoedukację, więc na właśnie edukację o zrównoważonym rozwoju, więc może to jest jedna z dróg. Bo przypomniała mi się historia mojego szewca, u którego właśnie naprawiam buty i urządzamy sobie pogawędkę i on mówi do mnie, że pani Paulo, no przychodzi do mnie taki z dziewczyną i przynosi mi jej buty i fleki.
w ręku. I no, żeby ten szewc naprawił, więc mój szewc, pan Ryszard, pozdrawiam, jeżeli ogląda, mówi, że to jest dla niego nie do pomyślenia, że jako osoba, która no, wcześniej mieliśmy te zajęcia w szkole, czy to była technika, czy właśnie ZPT, czy inne tego typu historie w edukacji, uczyliśmy się jak naprawiać, nie wiem, szyć, przyszywać guziki i tak dalej, tak dzisiaj jest to mniej obecne. No i co za tym idzie, właśnie mój szef był głęboko poruszony, że jak to można mieć flek i buta i nie wiedzieć, że ten flek trzeba po prostu na buta nasadzić. No to trochę odpowiada na to pytanie, że naprawdę te zmiany miło byłoby, gdyby one były bardziej na poziomie systemowym. Ale teraz jak usłyszałam z siebie, to pomyślałam sobie, że to zdanie pada chyba przy każdej dyskusji panelowej, niezależnie od tematu. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Tak, wydaje mi się, że w ogóle kluczem jest edukacja już od po prostu od początku szkoły i tu chyba nie odkrywam niczego. Bardzo w wielu dziedzinach tak jest przecież, że dzieciaki wiedzą lepiej teraz od swoich rodziców, jak być powinno. Proszę Państwa, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak podsumowanie, ale ja mam też pewną misję po tym, co usłyszałam. Powiedzieliście Państwo, że Pani powiedziała o nieprawdziwej informacji na opakowaniu, tak, że tam czytamy, że opakowanie jest z recyklingu, ale potem się okazuje, jak doczytasz drobnym drukiem, że nie. Powiedzieliście Państwo o znaku, który mówi o tym, że surowiec pozyskano od żywych zwierząt. Wydaje mi się, że też dla nas dorosłych taką niezwykle ważnym przesłaniem płynącym z tej dyskusji jest to, żebyśmy uważnie czytali. Żebyśmy uważnie czytali etykiety, żebyśmy sprawdzali, czy to jest właśnie greenwashing, czy za tym idzie jakiś certyfikat, znak. I to też nie znak, który ktoś narysował w pracowni reklamowej, tylko znak poparty certyfikatami i marką instytutu, organizacji, która go przyznaje. Po prostu, żebyśmy uważnie czytali. I w związku z tym to teraz będzie moja misja. Bardzo ważne jest to, że te wszystkie tematy, o których tu mówimy, związane ze zrównoważonym rozwojem, ze społeczną odpowiedzialnością, bardzo długo nie były regulowane przepisami, bo myśleliśmy, że firmy, no właśnie z wyższych pobudek będą wprowadzały zmiany szybciej, na większą skalę. Z czasem okazało się, że tak nie jest i nie wiem, czy Państwo się tym interesujecie, ale mamy już od kilku lat dyrektywę unijną właśnie związaną z raportowaniem, ze sprawozdawczością informacji, bardzo to brzmi trudno, ale informacji niefinansowych, czyli informacji związanych z kwestiami społecznej odpowiedzialności. I te przepisy są już implementowane w Polsce i od 2025 roku właśnie przed nami ponad 3000 firm w Polsce będzie miało obowiązek na większą skalę niż miało to do tej pory miejsce, sprawozdawać informacje o tym, o czym Państwo tutaj mówiliście, czyli skąd pozyskany został surowiec, jak wygląda ich łańcuch wartości, łańcuch dostaw, czyli wracamy do słynnego Bangladeszu i zawalonej fabryki i tego, że nie mogliśmy uzyskać potwierdzenia z polskich firm, które tam były metki, że rzeczywiście tam zlecano w sposób niesprawdzony co do warunków produkcję ciuchów, które nosimy tu w Polsce. Firmy będą miały obowiązek o tym wszystkim nas informować. Tylko już zwróćcie uwagę, jak trudno brzmiało, ja miałam już sama kłopot, jak to powiedzieć. Dyrektywa o raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, to już strasznie nudno brzmi. Ale prawdą jest, że te 3000 przedsiębiorstw to są te największe. Tylko że ten mechanizm działa w taki sposób, że ten duży producent będzie miał obowiązek zaraportować informacje z całego swojego łańcucha. Czyli to dotknie też bardzo wielu małych i średnich przedsiębiorców, którzy będą musieli dostarczyć informacje do tego dużego. I mój apel, moja misja jest taka, po prostu czytajmy, szukajmy tych informacji. Jeżeli planujemy współpracę z takim podmiotem, czy pozyskanie od niego surowców, czy produktów, czy to jest na przykład nasza ulubiona marka, sprawdzajmy, bo te informacje będą musiały być publiczne.
Mało tego, będą musiały być weryfikowane, czyli poddawane audytom dokładnie tak samo jak informacje finansowe, bo o tym, że raporty finansowe podlegają sprawdzeniu, to już wszyscy wiemy, ale właśnie te rzeczy społeczne, środowiskowe także będą poddawane audytom, więc taka moja misja i apel do nas wszystkich, do siebie samej też, żeby szukać informacji, które uwiarygadniają to, co widzimy na tych opakowaniach, to, co widzimy w reklamie, żeby sprawdzać u źródła, czy to wszystko jest prawda i czy ma to potwierdzenie w tych certyfikatach, znakach, czy rzeczywiście kupujemy u dostawców i wytwórców zrównoważonych. Koniec mojej misji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Przypomniało mi się, że również tutaj współpracujemy z taką fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, która dokładnie robi taki monitoring, bo dokładnie tak jak pani mówi, to jest dosyć skomplikowane. Nie zawsze mamy czas, żeby się wgłębić. Przydałby nam się taki przewodnik i ktoś, kto nas poprowadzi w tym skomplikowanym świecie i tutaj właśnie chcę gorąco odesłać i polecić tą fundację Kupuj Odpowiedzialnie, która ma szereg również takich publikacji dla konsumentów, monitoruje właśnie etyczną produkcję, bądź nieetyczną produkcję i pokazuje to palcem, więc myślę, że warto. Jeśli mogę, proszę, jeszcze ostatnie słowo. Wydaje mi się, że my jesteśmy trochę mimowolnymi uczestnikami pewnego rodzaju wyścigu zbrojeń. Ten wyścig zbrojeń toczy się właśnie między tymi, którzy ustanawiają te przepisy i nakazy, które każą właśnie dużym producentom wyjawić, co mają za pazuchą. Natomiast ci duży producenci właśnie kombinują, jakby to zrobić tak, żeby te informacje, które pokażą, wyglądały jak zupełnie inne. Jeden przykład, jeśli widzimy na opakowaniu, że to opakowanie nadaje się w 100% do recyklingu, to wcale nie oznacza, że ono zostanie zrecyklingowane. Bardzo często w przypadku właśnie czy to kolorowego plastiku, czy tego najcieńszego plastiku, to się po prostu nikomu nie opłaca, tak? To jest nierecyklingowane. Czy wyrzucimy w prawidłowy sposób te odpady, żeby mogły być zrecyklingowalne, nie? Więc ja myślę sobie, że zmiana tutaj zachodzi na każdym etapie i okej, też jestem sceptyczna co do firm i co do ich uczciwości, szczerości i tak dalej, ale tak mi się wydaje, że najbardziej efektywnie jest, jeżeli i działania oddolne i wysiłki oddolne łączą się, ty też wspomniałaś, z regulacjami narzuconymi po prostu z góry, gdzie ten biznes jest zmuszony do tego, żeby takie rzeczy robić. Niektóre firmy duże też już wiedzą, że na martwej planecie nie ma żadnego biznesu, więc jeżeli chcą kontynuować swoje działania, to muszą coś zmienić i jak wszyscy się w to zaangażujemy, i prawo, i firmy, i konsumenci indywidualni, i rzemieślnicy, to mam wrażenie, że jednak możemy coś tutaj jeszcze podziałać mimo krótkiego czasu. No też myślę, że tak naprawdę zmiany się biorą z dołu trochę dlatego, że firmy, które jakby wyczują jakiś trend czy gdzieś możliwość zarobku, no stąd się wziął greenwashing, że duże firmy odkryły, że konsumentom jednak zależy, że chcą też żyć ekologicznie, chcą jakoś dbać o to środowisko i tak naprawdę no to tutaj w większości te zmiany się biorą oddolnie, no bo myślę, że z góry jakby nie przyjdzie coś takiego, bo to, co przychodzi z góry, no to jest po prostu chęć zarobienia pieniędzy, żeby był ten wzrost, o którym ty mówiłeś, żeby ta korporacja się utrzymywała, działała i zarabiała pieniądze. Natomiast no jakby, jeżeli my jako konsumenci pokazujemy, że zależy nam, żeby jakby te firmy były transparentne, bo my będziemy od nich kupować, jeżeli oni będą wytwarzać w sposób zrównoważony produkty, no to jakby też napędzi zmiany u góry, nie? Więc to jakby myślę, że jest ważne, żeby dawać taki przykład. Czyli nie tylko my musimy, też to taki apel teraz ode mnie, żeby uważnie inwestować swoje środki, w co inwestujemy, czy to jest lokalny rzemieślnik, czy duża firma, i też ten aspekt solidarności, jak będziemy to robić solidarnie, to jesteśmy w stanie coś zmienić więcej i systemowo niż tylko lokalnie.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za dyskusję. Dziękuję wspaniałym gościom. I jeśli ktoś ma chęć zostać z nami dłużej, oczywiście zapraszam na przyszły weekend warsztatów rzemieślniczych, na śledzenie programu. Tutaj są również wyłożone mapy otwartych pracowni. A jeśli ktoś chciałby zostać dzisiaj dłużej w Muzeum Warszawskiej Pragi, to mamy tutaj integracyjną sąsiedzką imprezę, kolację z gotowaniem, więc zachęcam. Dziękuję jeszcze raz pięknie i do zobaczenia.